Cześć. Kolejny zestaw ćwiczeń. Ćwiczenie, które będzie miało teraz zadanie troszeczkę rozruszać Wasz kręgosłup, czyli rotację ciała w prawo, w lewo z stopami stabilnymi. Tak? Czyli opiszę ćwiczenie, pokażę, jak je w sposób poprawny wykonać i będziemy robić. Więc tak, stoimy sobie mniej więcej na szerokość bioder, barków. Stopy stabilnie, ręce w ten sposób i robimy ruchy skrętne ciała. Raz w prawo, w lewo, w prawo i w lewo. Tak? I do tego ćwiczenia będziemy używać tylko i wyłącznie właśnie obręczy barkowej, tutaj bioder, a stopy są nieruchomo. Więc zaczynajmy. 6 w jedną, 6 w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, dobrze. Do kolejnego ćwiczenia będziemy potrzebowali właśnie kija od mopa, od szczotki lub rury PCV-ki. Łapiemy kija w ten sposób, aby nasze łokcie były proste. Im szerzej, tym będzie troszkę łatwiej, ale myślę, że dla każdego na początek, jak złapię za koniec kija, mniej więcej, żeby on miał około tak 1,30-1,40 m, będzie optymalnie. Łokcie proste i staramy się mocno przełożyć na prostych łokciach kijek do tyłu, tak abyśmy dotknęli swojego kręgosłupa z tyłu lub zaraz okolicy nad pośladkami. I wracam. Co jest istotne jeszcze w tym ćwiczeniu? Starajcie się tak trzymać kijka, aby mały palec nie ześlizgiwał się podczas ruchu kijka do tyłu z kijka. Więc jak wykonać to poprawnie? Ja trzymam dosyć sztywno ten kijek i zobaczcie, że mój mały palec nie ześlizguje się w ten sposób. Zaczynajmy. 10 ruchów w przód i w tył. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jeszcze 1, 10. Świetnie. Zatrzymujemy się w tej pozycji. Łapiemy troszkę kijka teraz węziej, tak aby nasze ramiona były na jednej wysokości z kijkiem. Czyli nie może być takiej sytuacji, ani takiej. Ma być na innej wysokości. I teraz naszym zadaniem będzie przetransportowanie kijka nad głowę i wrócenie do tej, powrót do tej pozycji. Raz, w ten sposób. Dwa i zaczynamy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze dwa, 11. 12. Ok. Świetnie. Powinniście czuć troszkę barki. Tak. A teraz kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy wykonywać, to są pajacyki. Na pewno pamiętacie to ćwiczenie z szkolnych lat. Przypomnę tylko, jak ono wygląda. Zaczynamy z nogami mniej więcej na szerokość bioder, barków, a ręce wzdłuż ciała. Ćwiczenie będzie polegało na szerokim rozstawieniu nóg, wyrzucenie rąk do góry i powrót. Dosyć dynamicznie staramy się to zrobić. Ja pokażę trzy ruchy, a potem zaczynamy wspólnie. Raz, dwa, trzy, hop. I jedziemy. 12 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Ok. Dwa wdechy. Wdech nosem z ruchem rąk do góry. Wydech może być ustami lub bądź nosem. Zalecam nosem. Ok. I druga seria. 12 w tył. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. No, świetnie. Powinniście troszkę mieć szybszy oddech. Kontynuujemy pracę. Jest świetnie. Do zobaczenia.